Misja czwarta, królobójstwo. Markal musi odnaleźć Cyrusa w magicznej przestrzeni wytworzonej przez pierścień nieskruszonych, pokonać go i przejąć ostatni element potrzebny do stworzenia stroju wampirów. Nie zapomniał wszak, że to wojska Cyrusa okupowały Heresz i zabiły jego mistrza, Sandro. Okej, mamy bonusy. Widmo 20, Lisz 4, hipnozę to my mamy. Mamy w zasadzie wszystkie czary magii mroku. No to tutaj raczej weźmiemy sobie 4 lisze. A teraz polowanie, zabójstwo i pierścień będzie mój. To wystarcza, by cieszyć się, że człowiek żyje. O, prawda. No, to jedziemy, Markalu. Zobaczmy, jak ty teraz wyglądasz ze statystykami. Siła czarów 28. Ja tak się zorientowałem dopiero jak wysyłałem ten ostatni odcinek na YouTube, że tam pominąłem jedną siłę czarów, zaraz przy teleporcie, jak żeśmy lecieli za Cyrusem. No nic, mielibyśmy 29, mamy 28, myślę, że też damy radę. Dobra, co tu mamy? Tłum gargulców, no to nie ma problemu. I co nam odsłonisz? Dobra, czyli czeka nas jakieś przedzieranie się przez labirynt. Cyrus wysłał tytanów, by przeszkodzić Markalowi w spełnieniu misji. Gdzie ci tytani? A są. Łe, kilka. Nie. Ale my tu bez strat chcemy. Schowajmy was. No dobra, niech będzie tak. Oj. Może tamtego. Dobra, dwóch byśmy zabili. Mamy dużo many. Może sprzątnijmy tego, dwóch. O, od razu mogę jeszcze raz. No to jeszcze tego. Dobra. I zobaczmy, ilu sobie możemy wskrzesić. No chyba powinniśmy wszystkie szkielety wskrzesić. Kurczę, teraz przez te czary się przedrzeć. No pewnie. Markalu, jakie straty. Nie wiem, czemu komputer nie korzysta z tych czarów. No i teraz myślę, czy warto. 416 punktów mrocznej energii. Myślę, że nie. Myślę, że coś bardziej wartościowego w większej ilości zaraz będziemy mogli uzyskać. 4 upiory to trochę mało. Dobra, tutaj szkielety. No i przynajmniej tury mamy niemal natychmiastowe. O jest, siła czarów i będą szkielety. Nie. Nie ma mowy o stratach. Polecimy sobie samymi smokami. Porząsiu. Hipnoza. A masz. Dobra, podlećmy bliżej. Tak w sumie to... Wy już ich sprzątniecie chyba. No właśnie. No z takimi zaklęciami to nie widzę, żebyśmy tu mieli jakieś problemy. Okej, jest siła czarów. Może uda się dobić do 30 siły czarów. Taka fajna, okrągła liczba. Co to za buciki? Okej, super. Dobrze. Dawać nam te lisze. Niech nam się stack powiększa. Pewnie nas niczego nie nauczysz, no właśnie.
No, pytanie, gdzie ten monolit nas zaprowadzi, bo tu chyba jeszcze mieliśmy ścieżkę. Chyba, że nie. Mrowie golemów, bez problemu. Dobra. O, mamy kolejną siłę czarów. Magowie, to zróbmy save. No tak, bo jak zwykle komputer sobie nie poradzi z garstką magów. Damy tak. Zabijecie tego? No nie. No to już wiadomo, będą męczyć tylko Liszę. No zróbmy tak. I tak. Dobra, możemy wskrzesić. Kurczę, ta misja będzie banalna, jeśli te walki będą tak wyglądać. Za mocny ten nasz Markal i tyle. Może zwykłe Lisze. Nie mogę tyle. A pięciu? Pięciu możemy. Dobra, teraz w dół czy w prawo? O, tu jest pytanie. No zobaczmy w prawo. Tu jeszcze w górę drogę. Tydzień jelenia. Machiny wojenne. Nie, nie chcę zombie. To w zasadzie to wszystko. Dobra, 18 szkieletów, nie będziemy żalić, bo i tak mamy więcej. Jak ten poziom leci? No jakoś leci. Pewnie 30 jest tutaj maksymalny. Dokąd my tu teraz zmierzamy? Okej. Nie, zombie nie chcę. No to chyba poszliśmy dobrze. Tu jeszcze zostawiłem drewno. Nie wiem, czy będę mógł to gdzieś wymienić, no ale lepiej podnosić wszystko. No i co, obstawiam, że z wami też trzeba będzie sobie ręcznie poradzić. No, albo nie. Dwa upiory? Nie. Co tu się stało? Dajemy same smoki. Podlatujemy gdzieś dotąd. No nie fajnie. Ale... Ciap. Okej, i teraz... Nie wiem, czy już wskrzeszać. No, zróbmy to. Elegancko. O to chodziło. Możemy, tak sobie trochę odnowimy many, zrobić tak. No i dobimy może jakimś czarem. Zresztą sama się zabije. I co my możemy za nie sobie wziąć? Wampirzy Lord, okej.
Następna siła czarów, wow. Łe, zombie. Szczerze mówiąc, to nie chcę zombie. Wolę je zabić. Zawsze trochę expa. Kurczę, gdzie tu jechać teraz? Tu jeszcze grupa zombie. Co z tymi zombie, kurczę? Tutaj nie przejdziemy, tak? Nie uzyskałeś klucza. Pewnie gdzieś tam u góry. Albo tu gdzieś. No, tam jeszcze gremliny pominąłem, kurczę. O Jezu, wyssali mi chyba manę całą. No, raczej. O cholera. To dlatego takie straty. Ale przecież mamy znamie. Pewnie on z tego nie skorzystał. Dobra, walnij w tego. I Markal, użyj swojej magii. Po to ci to dałem właśnie. Po to ci to dałem. Może na tym. O cholera. Dojdą mi do liszy. Dobra, weźmy tego. Tego zabijmy. Ile tej many mamy teraz? 29, wow. Ekstra. I teraz tak. Przejmijmy sobie te impy. Może tak, daj mi im szał. No i elegancko. Tylko, że wiecie co? Dajmy wait. Ojoj. Ojojoj. O cholera. Bo chciałem jeszcze znamie rzucić. I zlamiłem. Hipnoza. Chciałem... nie. Shit. Odejdź. Osłab. Poczekaj. Odejdź. Znamie. Poczekaj. Podejdź. Walnij. Nie, nie walnij. Kurde, co ja robię? Chciałem skrzesić jeszcze liszę. Cholera, odleć. Dobra, podejdź. Poczekaj. Shit. Wskrzeszę czy nie? 7. Ale lipa. Dobra, wiem jak to zrobić. Cofnijcie się jeszcze dalej. Trochę to przedłużę. Niestety. No bo zlamiłem. To odejdźcie jeszcze dalej. Wy się cofnijcie. Walnij. Czekać. Czekać, czekać, czekaj. Jeszcze raz. Dobra, teraz mam 9 many, mam. Teraz sobie możecie podchodzić. I wskrzeszamy. O Jezu. Dobra, udało się, tylko że mamy 0 many. Okej, okay, może gdzieś będzie można je ulepszyć. Uczony, no niech będzie ten uczony. Jeszcze nam siła czarów podskoczyła. To ile on teraz ma? 32 siła czarów. Ja pierniczę. Dobra, bo tu mieliśmy gremliny. Przy okazji sobie odnowimy tą manę. Okej. Okay.
Dobra, co my mamy tutaj? Koniki, trochę rtęci. Słabo. Was tak, was tu. I okej. Czekajcie. Kurde. Dobra, hipnoza. Znamię. I teraz tak, wy poczekajcie. Wy sobie jeszcze podejdźcie. Wybijcie. No i chyba już. Easy, easy. Strasznie easy. Trochę szczęścia, okej. Kurczę. To gdzie ten klucznik może być? Tu może jeszcze do góry. Co za labirynt. Dobra, czerwony, ale tu mamy na szczęście przejście. Kilka tytanów, okej. No come on. Tak i lisze same. Tak jak wtedy. Jedziemy sobie z Frenzy. Na nich nie można. To może grupowe spowolnienie najpierw. Bij. Podleć gdzieś tutaj. A masz. Uszkodź tego. Ty zabij tego. Elegancko. No dajmy mu znamie. Okej. Wskrzeszamy. I zabijamy. Było nie podskakiwać. Fajnie wyglądacie. Ale się na walce nie znacie. Co tu jest? Gremliny. To chyba szkielety dostaniemy. Czy zombie. Ło, Jezu. Jak to możliwe? Prosimy hipnozę. Poprosimy znamię nekromanty. Dobra, możemy wskrzesić. No i po sprawie. O, zajebiście. Jest i niebieski klucznik. O Jezu, tu już widzę, że musimy to ręcznie rozegrać. Jak tylko są jakieś jednostki, które strzelają czarami obszarowymi, to widzę komputer, nie ma pojęcia, jak z nimi walczyć.
Ciebie tu, was tu. Jezus Maria. I kliknąłem w auto. Oczywiście wszyscy zaatakują, liczę. Dobra, wy tak, a my... Gdzie ta hipnoza? A my sobie zrobimy tak. No i fajnie. Będą się sami zabijać. Teraz jeszcze damy sobie znamion na środkowego. Dobra, możemy tego troszeczkę ciapnąć. No, trochę tych liszów nam ubiją. Ale powinniśmy wszystkich wskrzesić. Tak w sumie to możemy już zaczynać. Elegancko. A masz. No jeszcze musiał. Dobra, stój po prostu. Wskrześmy te dwa lisze i kończmy. Easy, co nam odsłonisz? Arcylisz, no ale kurczę, to dajcie nam gdzieś jakieś ulepszenia. Artefakt. Morale, serio? To gdzie teraz? Tutaj. Dobra, tu jest wyjście i klucznik, to tu jeszcze coś będzie pewnie. Gremlinki, okej. Niech będzie. O, mamy faktorię. Nie wiem, co nam z tych zasobów się może przydać jeszcze, więc zrobimy tak. Dobra, i może tyle wystarczy. Tu jeszcze diabły, Może zapiszmy. Dobra, jeden smok i tyle liszów, to jakoś przebolejemy. O, posterunek Nekropolis. I co tu możemy? O, odzyskaliśmy smoka, okej. Ki piekieł, ale przecież... Zmniejsza inicjatywę istot przeciwnika. Spoko, spoko. To teraz tam, po ten ostatni namiocik. No, wykorzystamy jeszcze tą energię mroku. No, nie zanosi się na to. Dobra, zobaczymy, co wy nam dacie. Okej. Lisz, okej, pasuje. O, jak gładko poszło. 28 level, niedługo. Jeśli tu są tylko podziemia, to tak średnio widzę ten 30 poziom.
Dobra, mamy zielony klucz i lecimy tutaj. Jak tam nasza mana? Spoko, wystarczy. Nie chcę. Rycerze śmierci. To zapiszmy. Wow. Pewnie, że chcemy. Dobra, teraz gdzie? Tu jest... Nie, tu jest tylko droga. Grupa. Dobra, znowu trzeba będzie to zrobić ręcznie. Może bez rycerzy, może tak. A może weźmy wszystkie strzelające? Dobra, i weźmy sobie... A zróbmy widmowe. Okej. Okej. Nie ma problemu. Czy zabiją smoka? Nie, na szczęście. To masz z łapki. No i pięknie. Jeszcze trochę złota. Raksze. Myślę, czy odczekać do tygodnia jeszcze, byśmy mieli dużo wskrzeszonych jednostek. Tylko nie wiem jakich. Chrzanić. Wow, ile expa dały. Dobra, jeszcze jeden namiocik. Duszki. Mamy miejsce? Kurczę, my nie mamy na nie miejsca. Tak dużo to też ich nie ma. 36. Ścigaj dla expa. Śmieszna ilość. 27 nadal. Dobra, ale jeszcze mamy kawałek drogi, widzę. Może jednak trzeba ubrać te duchy? Dobra, zobaczymy, może będzie coś lepszego. Tu są jeszcze duchy. Kurczę, to mogłem jednak brać teraz. A tu są upiory. Kurczę, no to czego ja się mam pozbyć? Cholera. 63. Dobra, lepsze 63 duchy niż 12 wampirów. Tym bardziej, że mogą uniknąć trafienia. 12 wampirów to gówno nieobrażenia. Elementale. I możemy sobie szkielety wziąć, mówicie? O, mamy poziom. Wiedza nekromanty zwiększa się o 1. Talent nekromakcji także wzrasta o 5%. A magiczna intuicja... Nie, to już lepsze to. Bo czary i tak prawie wszystkie znamy. No to co, jeszcze level leci? Nie ma szans, nie widzę, żeby ten 29 się dało wbić. What the fuck? Dobra, jeden smok. No i gdzie was wcisnąć? Tylko kilka was jest. Średnio się to opłaca, chyba, szczerze mówiąc.
No i za co bym was wziął? Przydałby się jakiś budynek do ulepszenia. Dobra, weźmy za te duchy. No masz ci los. Jeszcze jedna faktoria. O. Kurczę. Bez sensu. Nie ma miejsca na te jednostki. Ile ich tu jest? 9 smoków. Sam nie wiem. Rycerze śmierci też są fajni. Dobra, chrzanić ich. Okej, odzyskaliśmy smoka. I jeszcze jednego. Mógłbym teraz zawrócić, kupić jeszcze po jednym, ale... I tak głównie zwycięstwo dadzą nam pewnie czary. Mnóstwo. Dobra, 216 szkieletów, nie akceptujemy tego. Okej, i sobie zrobimy tak. Zobaczmy, jaki ten Feniks silny. Chociaż nie, najpierw weźmy znamię. Na tobie. No i teraz co? Zaczekajmy. Wystawmy może te szkielety. I co teraz? Może zastępy? Elegancko. Dobra. Liszę wiedziałem. Nie ma problemu. Kurczę, zablokowani jesteśmy. No spoko, 1500 szkieletów. Niepozorna jednostka, ale w takiej liczebności to nie przelewki. O i proszę bardzo. Pieśń smoczego oka. Co to daje? Chyba wszystkich atrybutów jest i inicjatywy strzelców zwiększa elegancko. Dobra, czaru tu pewnie znamy. A nie, magia zniszczenia potrzebna. Wow. Dużo ich. Bez kitu dużo ich. Schowajmy was. Schowajmy was. No, schować się. Zaraz, to są nieulepszone kolosy. Z czym tu taki problem był? Markal, ty dostaniesz po dupie, jak ty będziesz tracił jednostki z czymś takim. Czekaj. Zobaczmy, jak nasz Feniks będzie się prezentował.
Okej, zobaczmy. Przy okazji zablokuj tego z dychą. Ile on ma życia w ogóle? 1410. Znam ją teraz na tego. Dobra, możemy sobie jeszcze zrobić widmowe zastępy. Żeby to przyspieszyć. Ja myślałem, że to są tytany strzelające, tak patrzę. Oj, Markal, Markal. Dobra, plus jeden do wiedzy jeszcze. O, i mamy wyjście. Może zapisik. O, blokada widzę. Horda tytanów. Tytan. Dobra, 29 i tak nie wbijemy, to nie musimy walczyć z tymi z tyłu. Okej, niech będzie. Zużyłeś trochę many, to sobie odnów. A. No i jest Cyrus. On śmiesznie malutką armię ma. Nie, 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 my to chcemy ręcznie. No króciutka misja, słuchajcie, będzie. Bez problemu, na pewno go tu rozwalimy. Już on tu prawie nic nie ma. O! Nie mamy miejsca. Dobra, to lepiej szkielety. I chyba w takim razie wolę te 22 lisze niż smoki. Pójdzie szybciej. Dobra, podejdź gdzieś tutaj. Co on ma za statystyki? 0, 0, poziom 30. Coś tu się pokorchmaliło chyba. Walcie może w te tytany od razu. Wywalcie tak. Markuś, dawaj. Może nie znamie, może zacznijmy od razu Feniksa. Dobra, lecimy do przodu. 1500 szkieletów, dawać do przodu. Nie no, biedaku, ty z tymi statami nie masz szans po prostu. O, czar odparty, fajnie. Feniks do boju. Pięknie. Teraz sobie jeszcze walniemy zastępy. Od razu bijemy. Ach, myślałem, że zrobimy przejście naszym szkieletom. Dobra, bijcie te rakrze. Przykro mi, stary pudło. Dobra, i teraz Feniks może w tytana. Masakra kamiazga. Nival chyba zapomniał ustawić Cyrusowi statystyki. Jak na poziom 30 to jest biednie. A, wskrzeszmy sobie. Thank you.
No i załatwione. To chyba wszystko w takim razie w tej misji. Zwycięstwo, królowo. Cyrus niechętnie rezygnował zarówno z życia, jak i pierścienia, ale odebrałem mu oba. Szykuj żołnierzy. Wyruszamy do auli bohaterów. Doskonale. Gryf wiecznie żywy. Nie zapominaj, że to ty jesteś królową, Izabelo. To ty powinnaś wydawać rozkazy, a nie Markal. Jesteśmy sojusznikami, Godryku. Przestań się martwić. Nie zgadzam się, Izabelo. Myślę, że musimy się bardziej martwić. Dużo bardziej. No, stary mądry Godriu. No i jest koniec. Taka prosta misja, banalna wręcz. Jak na heroik, to jest coś tutaj nie tak, moim zdaniem. Za dużą przewagę tutaj dają te czary, hipnoza, szał i tak dalej. No i ten Cyrus na końcu strasznie słabe statystyki miał. Okej. W takim razie widzimy się w ostatniej już finałowej misji Necropolis w następnym odcinku.